Dobrze, pora teraz na śniadanie. Czajnik włączony. Ekspres do kawy elektryczny lub na gaz przygotowany. I tu zatrzymajmy się jeszcze przy energii. Jakie jest jej zużycie? Ale przecież nie ograniczymy się do picia samej tylko wody, nawet ciepłej, tylko chcemy coś przecież zjeść. A to przecież oznacza dalsze zużycie wody i energii. Jeżeli nawet cała żywność, którą konsumujemy, pochodziłaby z naszego kraju, to do bezpośredniego zużycia energii powinniśmy dodać także to pośrednie zużycie wody na wyprodukowanie żywności. A jest jej dwa razy więcej. Ok, teraz zobaczmy, co wylądowało na naszym talerzu. Chwila. A od czego to tak naprawdę zależy? Sprawdźmy. Rozejrzmy się najpierw dookoła. Tak, to miejsce, w którym przebywamy, jego kultura i zwyczaje w wysokim stopniu przesądzają o tym, co zjemy. Żyję i żyłam w trzech kulturach: polskiej, niemieckiej i włoskiej, jak też przebywałam w Nowej Zelandii i USA. Za każdym razem na stół wjeżdżało inne śniadanko o najróżniejszym wpływie na środowisko. W USA w domu płatki śniadanowe, ale już na mieście jajka z boczkiem, kiełbaski, naleśniki z sosem, bajgle, tosty, muffinki. W Nowej Zelandii już lepiej. Płatki lub tosty i mleko. W Niemczech płatki z jogurtem lub mlekiem, bułka z nutellą, dżemem, serem, wędliną, często jajko. W Polsce klasyczna jajecznica z kiełbaską, chleb lub owsianka to oczywiście nowsze ekotrendy. A we Włoszech zazwyczaj klasyka brioche, croissant lub colomba, maczane z upodobaniem w cappuccino i pasta. I owszem, nawet gdy mamy swoje własne upodobania, to nie zawsze kultura nam pozwala na ich zachowanie. Gdy jedząc z innymi w barze we Włoszech, poprosiłabym o jajko na twardo, chyba by mi szczęka opadła. Podobnie jak poprosiłam kiedyś o herbatę lub cappuccino do pizzy. Jednak nie każda kultura jest tak restrykcyjna. Na przykład w USA możemy na śniadanie zjeść nawet zimną pizzę. Czasem udaje się nam zachować nasze wartości, tradycje żywieniowe w kraju o innej kulturze, co jest cenne, gdy są zrównoważone. Ale czy tak jest? Czy są takie? Dla przykładu weźmy konsumpcję mięsa, którego jemy więcej niż to dobre dla zdrowia, klimatu i innych. Szkoda. Dla klimatu powstaje w procesie hodowli zwierząt i przetwarzania, czyli związana jest z emisją, zużyciem wody i energii. Co w zestawieniu z globalnym głodem oraz ograniczonością zasobów jest szczególnie znaczące. Kupując mięso zamiast innej żywności, zwielokrotniamy zużycie zasobów, gdyż wytworzenie jednej kalorii żywności wegetariańskiej zużywa 3 lub nawet do 9 razy mniej energii niż jednej kalorii żywności mięsnej. I tak pewne kultury mogą nam utrudniać przejście na kuchnię wegetariańską. Miał już z tym problem Gandhi, jak pojechał na studia do Wielkiej Brytanii i biedził się co niemiara, gdyż jako wegetarianin, a nawet weganin, miał trudności ze znalezieniem odpowiedniego jedzenia, które by go nasyciło. Podobnie miałam i ja, będąc w Hiszpanii, gdyż dania wegetariańskie należały tu do rzadkości. W
W Niemczech przez długi czas było to też trudne, gdyż tam według badania z 2012 aż 97% osób konsumuje mięso, choć to zaczyna się powoli zmieniać. Ale czy tylko kultura? Badania pokazują nam, że oprócz przyzwyczajenia współkształtowanego przez kulturę, respondenci z Niemiec wskazywali na smak mięsa, a także przekonanie, że jest zdrowe i sycące. I najwyraźniej te hedonistyczne wartości i przekonania wygrywają z wiedzą na temat jego szkodliwego wpływu dla środowiska, jak i dla samych zwierząt. W Polsce też wygoda wygrywa z innymi wartościami dotyczącymi żywienia. No i nawyki też odgrywają swoją rolę. Przyzwyczailiśmy się do ulubionych produktów na nasze śniadanie. Wyssaliśmy je z mlekiem matki. Są to nasze smaki dzieciństwa i trudno nam z nich zrezygnować. Zwłaszcza, gdy wszyscy dookoła nas tym umacniają, z wyjątkiem Włochów. Temu międzypokoleniowemu dziedziczeniu wzorców można przeciwstawić rolę tak zwanej wtórnej socjalizacji, która daje jednak nadzieję na zmianę. Nie tylko to, gdzie mieszkamy, determinuje, co jemy, ale też ile zarabiamy. Osoby pochodzące z mniej zamożnych gospodarstw domowych częściej będą spożywały żywność tańszą, wysoce przetworzoną. Jest to szczególnie widoczne w Stanach Zjednoczonych. Podobnie działa na nas brak czasu. Mając go mało, sięgamy po żywność gotową, wysoko przetworzoną. Nie mamy czasu na zastanawianie się, czy to, co jemy, jest w pełni wartościowe, a nie tym samym na gotowanie z nieprzetworzonych produktów. Otwierasz lodówkę i zauważasz, że niestety ogórki nadają się do wyrzucenia. A o nie! Termin ważności jajek już minął, więc lądują w koszu. I tu nie jesteś sam, ponieważ w skali globalnej każdego roku około 1/3 całej produkcji żywności, to jest 1,3 miliarda ton, jest w 85% marnowana przez konsumentów i handlowców, a jej 15% ulega zniszczeniu i zepsuciu w wyniku złych warunków transportowych lub podczas zbiorów. To oznacza 3,5 miliona ton żywności dziennie. Nic dziwnego, że w agendzie 2030 jednym z celów konsumpcji zrównoważonej jest zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej konsumpcji, jak i straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów. Supermarkety jednak już coś w tej sprawie robią, za naciskiem Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego. W niektórych krajach nie mogą już utylizować niesprzedanej żywności, ale powinny ją przekazywać organizacjom pożytku społecznego. Ale producenci nadal umieszczają na opakowaniu nie tyle daty przydatności do spożycia, ale daty, do których smak będzie najlepszy, tak by satysfakcja klienta rosła. A oczywiście, jeśli interpretujemy ją jako datę przydatności, prowadzi do jej wyrzucenia do śmieci. Ale już toczy się dyskusja na ten temat w Parlamencie Unii Europejskiej. A może jednak my za to odpowiadamy? Tak, gros odpowiedzialności spoczywa na nas. W Unii Europejskiej w 2021 roku marnowało się 131 kg żywności na mieszkańca, z tego aż 70 kg właśnie przez nas w gospodarstwach domowych, a tylko 9 kg w supermarketach. Zatem pora teraz na nas i na naszą lodówkę. Dlaczego
nie powinniśmy marnować żywności, bo to niesprawiedliwe. 830 milionów ludzi cierpi głód, a dalsze 1,5 miliarda jest zagrożonych głodem. Sprawa zatem nabiera wymiaru etycznego. Wyrzucane jedzenie stanowi ogromne straty dla środowiska i klimatu. To po prostu zmarnowanie zasobów ziemi, wody i energii wykorzystywanej do jej produkcji, a także koszty środowiskowe związane z tą produkcją. Odpowiada za 6% całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych, czyli trzykrotności globalnej emisji z lotnictwa. Marnotrawienie żywności generuje 24% emisji w sektorze żywnościowym. W końcu wszystko ląduje na naszym talerzu i tu pojawia się kolejna ważna kwestia. Czy mogę jeść tyle, ile mi się podoba, na ile mnie stać, zakładając, że nic nie wyrzucam? Czy w obliczu globalnych niedoborów żywności na świecie, zwłaszcza po pandemii COVID-19, spożywanie ponad nasze potrzeby, czyli gdy podążamy za zachciankami, jest zrównoważone? Odwołanie się do definicji konsumpcji zrównoważonej powinno nam ustawić ten problem we właściwym świetle. Konsumpcja zrównoważona to nie tylko koszty środowiskowe, ale także stopień zaspokojenia naszych potrzeb obecnie i przyszłych pokoleń. Konsumpcja zrównoważona to taki korytarz. I tak, korytarz konsumpcyjny pojawi się na naszych zajęciach, w którym dół wyznaczają nasze potrzeby, a górę nasze limity środowiskowe. Konsumując nadmiernie, naruszamy wszystkie z tych trzech aspektów. Nasze potrzeby, potrzeby innych i środowiska. O kosztach środowiskowych i społecznych marnotrawienia już było. Czyli do 6% globalnej emisji należy doliczyć tą, którą spowodowaliśmy nadmierną konsumpcją, nawet nie wyrzucając. I uwzględniając przy tym żarłoczność sektora żywnościowego, który zużywa 30% całej energii, odpowiada za 22% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Przejdźmy zatem do potrzeb. Czy spożywając obfite i niewegetariańskie śniadanie, faktycznie je zaspokajam? Statystycznie mało prawdopodobne, gdyż aż 5 miliardów z nas cierpi na nadwagę i otyłość. Stan naszego zdrowia też mówi nam, że coś z doborem pokarmu jest nie tak. Podwyższony cholesterol, trójglicerydy. Nasza wiedza o tym, jak kaloryczny i wartościowy powinien być posiłek, odpowiednie proporcje węglowodanów, białek, witamin, też rzadko się przekłada na nasze wybory. A nasze dobre intencje, jak mówi psychologia, luka intencji i zachowań, często nie przekładają się na nasze zachowania. Tu moglibyśmy nawiązać do roli kultury i nawyków, ale na razie skończmy na tej konkluzji, że nasze konsumpcyjne zachcianki, wants nie mieszczą się w bezpiecznym korytarzu. Wielu z nas podczas jedzenia pewnie zajmuje się telefonem, słucha muzyki z internetu, przegląda wiadomości lub czyta książki w subskrypcji, oszczędzając tym samym papier. Ale przecież także w wyniku takich działań pozostawiamy całkiem spory cyfrowy ślad węglowy. Ale o tym dużo później.